Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kanał Jezusa pozwólcie ukochać się Bogu. Historia Najświętszego Oblicza, odcinek 17. W 1854 roku błogosławiony papież Pius IX nakazał umieszczenie trzech wielkich relikwii Świętego Krzyża w włóczni, która przebiła Najświętsze Serce Jezusa, oraz chusty Weroniki na ołtarzu w Bazylice Świętego Piotra na 5 dni, a był to najdłuższy okres, przez jaki wystawiano je na widok publiczny. Papież życzył sobie zaznaczyć tą nadzwyczajną łaską chwalebne ogłoszenie dogmatu o niepokalanym poczęciu Matki Bożej. Powiązanie tych dwóch faktów w tym konkretnym momencie historii wydawało się konieczne. Bóg pragnie, aby Jego Najświętsza Matka była bardziej znana, bardziej kochana i bardziej czczona niż kiedykolwiek przedtem. Z kolei nasza Matka chciałaby, aby jej Syn Bóg Człowiek był bardziej znany, bardziej kochany i bardziej czczony niż kiedykolwiek przedtem. W miarę tego, jak zgodnie z obietnicą rośnie wrogość pomiędzy potomstwem Najświętszej Maryi Panny a potomstwem mistrza kłamstwa, wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, między potomstwo Twoje a potomstwo jej, ono ugodzi Cię w głowę, a Ty ugodzisz je w piętę. Batalia ta aż do końca świata będzie się stawała coraz bardziej zacięta. Arcybractwo Najświętszego Oblicza ma jako jeden z celów swojego działania wynagradzanie obliczu Jezusa. Cóż to musiało być za piękne połączenie na jednym ołtarzu Jego oblicze oraz dwa przedmioty, których użyto do zadania Mu cierpień – Krzyż Święty i włócznia. W 1854 roku w dniu ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. Znamy 5 bluźnierstw przeciwko Najświętszej Maryi Pannie. Pierwsze – zaprzeczanie jej niepokalanemu poczęciu. Drugie – zaprzeczanie jej trwałemu dziewictwu. Trzecie – zaprzeczanie jej Bożemu macierzyństwu. Czwarte – zaszczepianie w sercach dzieci obojętności i wzgardy dla Najświętszej Maryi Panny. Piąte – niszczenie jej świętych wizerunków. Tak jak powinniśmy wynagradzać naszemu Panu za bluźnierstwo i bezczeszczenie Dnia Świętego, niedzieli, podobnie musimy wynagradzać niepokalanemu sercu Maryi, tak jak o to poprosiła w trakcie objawień w Fatimie. Aczkolwiek zadośćuczynienie Najświętszej Maryi Pannie jest bardzo ważne, nie jest ono przedmiotem niniejszej książki. Przez wiele lat, aż do II wojny światowej, dotykano replikami chusty Weroniki, cienkiej jedwabnej warstwy albo oryginalnej tkaniny. Niektóre źródła mówiły, że chusta z upływem czasu pociemniała, a więc nie można było odróżnić rysów, ale wiadomo, że w 1849 roku w trakcie cudu na wierzchu oryginalnej chusty ukazało się wyraźne oblicze Pana. Artyści wykorzystali to do wygrawerowania repliki ten cudowny obraz z cienkiej jedwabnej materii, a nie oryginalną chustę Weroniki. Znam kogoś, kto odtwarza wizerunek Jezusa na płótnie po to, aby dotknąć nim chusty. Gdyby wolnomyśliciele, sekciarze, komuniści, rewolucjoniści osiągnęli swój cel i pozamykali nasze kościoły, takie repliki chusty, które dotknęły relikwii w Rzymie, mogłyby przynieść naszym domom ogromne błogosławieństwo. Wierni mogliby mieć taką lampkę oliwną, palącą się dzień i noc, tak jak to kiedyś było w Rzymie, i zyskaliby schronienie duchowe w kościele domowym. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.